Hej, witam serdecznie, z tej strony Space Empiria i dzisiejszy odcinek będzie bardzo trudny, bo zamierzam tu przedstawić misję Apollo 11, jak ona przebiegała, z czym to się wiązało. Jako scenariusz wybrałem sobie jakiś księżyc w dowolnym układzie, no z racji tego, że na księżycu w Elite Dangerous wylądować się na razie nie da. Znaleźlibyśmy, gdyby tam można było wylądować, znaleźlibyśmy na pewno te 6 lądowników księżycowych, które po kolei misje Apollo tam pozostawiły. Przejdziemy sobie do już konkretnie do misji, a zaczniemy ją od rakiety, którą to właśnie Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins polecieli, przepraszam, mój nawik niemiecki każe mi inaczej wymawiać to imię. Michael Collins polecieli na Księżyc. I zaczynamy zabawę. Przede wszystkim, co to jest za konstrukcja? To jest Saturn V. Na tą akurat wersję NASA się zdecydowała. Wernher von Braun, jako stojący dyrektor Agencji Kosmicznej, projektował te Saturny z jakiegoś czasu. Powstawały kolejne modele, 1B też był, no ale piątką polecieli. Sama rakieta składa się z kilku modułów. To jest moduł taki awaryjny, awaryjnego na wypadek, gdyby coś się nie powiodło. Tu się jakby ta część miała za zadanie uratowanie tych kosmonautów, po prostu wystrzeliwała. Bo kosmonauci sami znajdowali się jakby tylko w tej części. Tu był moduł serwisowy, to zaraz wam powiem, co się w środku znajduje. A do tej części tutaj, dobrze to widać, tak, znajduje się, czyli tutaj dotąd znajduje się paliwo. 110 metrów wysokości, to już mówiłem, 10 metrów średnicy. 140 ton nośności na orbitę. Silniki są tak potężne, że w promieniu 5 km chciałoby się powiedzieć, zabijają wszystko. Nie, w promieniu 5 km osoby bez ochrony uszu doznają trwałego uszczerbku na słuchu. Huk słychać w promieniu 80 km, także możecie sobie wyobrazić. To i to wszystko po to, żeby taki mały lądownik marsjański, lądownik księżycowy wynieść na Księżyc. Sama misja Apollo jest to niebywałe przedsięwzięcie. Zatrudnia około 500 tysięcy pracowników NASA w tym czasie i 20 tysięcy firm amerykańskich bierze w tym projekcie udział. Ogólnie mamy 6 misji marsjańskich, czyli Apollo 11, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Ale powiem o tej 11. Reszta miała przebieg prawie że identyczny, z wyjątkiem pewnego etapu, mianowicie 3 ostatnie misje posiadały specjalny pojazd taki na księżycowy. LRV się nazywał, skrót od tego. No ale Apollo 11, co się dzieje? No, dochodzi do startu, tutaj pod tymi dyszami specjalna woda, taki basen z wodą ma uchronić, stłumić tą falę uderzeniową, żeby ona nie zniszczyła rakiety. I startujemy. Oddziela się nam pierwszy człon tej rakiety. To wędruje, to odpada i to leci dalej. I ta część również się wypala. Po wypaleniu tego paliwa następuje rozłączenie tej części. Ta też wraca na Ziemię. Wraca, no po prostu ktoś tam ją na Ziemi znajduje, prawda? I ta część zaczyna orbitować wokół Ziemi. Tu znajduje się paliwo po to, żeby jeszcze wypchnąć tą rakietę w stronę Księżyca. I to się też dzieje. I z chwilą, kiedy to paliwo się kończy, ta część również się oddziela. Ta część też na spadochronie wraca z powrotem na Ziemię. Ona notabene posłużyła do budowy stacji kosmicznej.
I tutaj, to pokażę, w środku znajduje się The Eagle. To jest, tak nazwano ten, ten księżycowy właśnie lądownik. Już to pokazuję. On się tutaj mieści w środku, ja to wyjąłem na razie. No i on tutaj w środku jest, cały czas był. A jeszcze jedną rzecz. To oczywiście, to za chwilkę zrobię cięcie, bo to powiedziałem, że to jest ten element ratunkowy. To z chwilą, kiedy już wiadomo było, że nic nie zagraża po starcie, to odpada. I za chwilę to zmienimy. No dobra, i to już mamy. I tak ta część wyglądała z chwilą, kiedy ona była na orbicie księżycowej. I teraz tak. Tutaj wymagane było to, znaczy z chwilą, kiedy ona opuszczała jakby orbitę Ziemi i leciała na Księżyc. W międzyczasie nastąpiło tutaj odłączenie tych elementów, to odpada też. To też. I tu w środku jest ten moduł właśnie, ten The Eagle. Teraz tak, kosmonauci, którzy są w tym module tutaj, robią zwrot, dołączają do tego właśnie Eagle'a. Całość dopiero zmierza w kierunku orbity Księżyca, tak? Tutaj jest paliwo na to, żeby dolecieć tam. No i lecą, orbitują Michael, Michael Collins, przepraszam. Michael Collins zostaje w rakiecie. Odwin Armstrong może jako pierwszy, Odwin w drugiej kolejności ich wymienię, bo tak też wychodzili potem. Przechodzą do tego właśnie The Eagle, do tego lądownika księżycowego. I ta część, o to mi się tu oderwało, ta część znowu się oddziela. Collins rusza wokół księżyca, będzie sobie tam krążył po orbicie i czekał na chłopaków, a oni lecą tym właśnie lądownikiem na księżycu, na księżyc. No i teraz może tak, lecą. Ja tu przygotuję lądowanie jakoś. Już mam. No, oni będą już tutaj na tym oczekiwali, no ale załóżmy, że oni tutaj pach, tak mniej więcej. O, czekajcie, mi się noga odłamała. O, tak lecą. No i lądują sobie tutaj. O, dobra, tak jakoś. Tak jest super. No, wylądowali, no i spędzają tam 22 godziny. Pobierają próbki gruntu, robią różne doświadczenia, badania. Po 22 godzinach około wracają z powrotem i wchodzą tutaj do tej części górnej. Armstrong tą swoją flagę wywiesza. No niestety zbyt blisko ją postawił, tego lądownika, bo co się dzieje dalej? Teraz start następuje tylko tego elementu górnego. Tylko to startuje i leci w stronę tej orbitującej tego centrum dowodu, tego Eagle'a tutaj. Tej Kolumbii, przepraszam. To jest Kolumbia. Skąd nazwa to też tej części, która na Księżyc zawiodła jakby wszystkich. Się wzięła, to też pytanie do quizu. No i tutaj siedzi Collins, on wokół Księżyca krąży, a oni muszą tym małym skrawkiem tak dolecieć, żeby on z powrotem się złączył z nimi. Oni dokują, przechodzą tu, do tej małej kapsułki tutaj. To jest wszystko wypełnione paliwem na powrót. To się odłącza. Właśnie się odłączyło. O, to się odłącza. O. Dobra, to trzeba doświadczenia. Parę razy to bym zrobił, to bym już wiedział, co i jak chwycić. To orbituje wokół Księżyca, pewnie tam spadło gdzieś albo poleciało. Nie wiem dokładnie, co się z tą częścią stało. Ta część natomiast wraca na Ziemię i kiedy tu paliwo się kończy w tej części już, to się rozłącza. To się rozłącza razem z tym tutaj ringiem małym. Czekajcie, bo mi się tutaj... O, no to może być tak. Tak może też być. To odpada i ta sama część malutka leci, wchodzi w atmosferę
I ląduje gdzieś na Pacyfiku. To lądowanie wam może pokażę. Ląduje na Pacyfiku. Tu jest ten Pacyfik. Tutaj się rozwijają spadochrony. Potem takie specjalne boje. Tu też założymy. Wszystkie elementy tutaj są, słuchajcie, każdy szczegół. I takie właśnie, no, żeby to nie utonęło, wszystko też się rozwija. I czeka na statek, który ich tam zabiera na kwarantannę. Oni 2 tygodnie w tej kwarantannie musieli przebywać, no bo nie wiadomo było, co tam na tym księżycu. Tam jest może jakieś bakterie albo wirusy są. No i tak się kończy ta misja. Wszystkie kolejne, które są, to na powierzchni zostaje właśnie ta część, ta jakby nogi tego The Eagle. Flaga tutaj, którą Armstrong wbił, ta podmuch tych silników ją przewróciło, także jej nie ma już w tej chwili. No i tak to właśnie wyglądało. Dobra. Teraz przejdziemy sobie do tego naszego quizu, który tutaj też wcześniej się odbył, będzie też następny. W quizie wzięło udział bardzo mało osób, ale nie ilość się liczy, lecz jakość, bo tylko 2 osoby. Jest to subskrybent Białobrody i kolega Wojciech Litwinowicz. Białobrody uzyskał 7 punktów, Wojciech Litwinowicz komplet punktów, 10 brawa, bardzo wyczerpujące odpowiedzi. Za chwilę wam podam rozwiązania tego quizu i zaproszę oczywiście do następnego. No i tak, wyniki. Może tak, najpierw odpowiedzi prawidłowe. Tutaj na tym obrazku jest Konstantin Ciołkowski, to jest autor książki Eksploracja przestrzeni kosmicznej dzięki urządzeniom odrzutowym. Jest to jakby pierwszy podręcznik, takie podwaliny pod loty kosmiczne. Jak inaczej nazywano rakietę R7? To była siedmiorka, czyli siódemka po rosyjsku. Baza Peenemünde, gdzie się znajdowała? Oczywiście na wyspie, czyli tam, gdzie startowały rakiety V7, na wyspie Uznam. Pierwsza sonda kosmiczna Sputnik 1 ważyła 84 kg, nie 2, 2 to ważyła ta sonda, ten grejpfrut amerykański, który nigdy nie poleciał. Człowiek, który wysłał ludzi na Księżyc, to jest jego późniejsze zdjęcie, oczywiście Wernher von Braun. Sergiej Korolow, to też się pojawi, ale nie w tym kontekście. Teraz Amerykanie wysłali Explorer 1 w kosmos. Tutaj dwie odpowiedzi można było zaznaczyć prawidłowe. Czyli właśnie w 1958 roku lub też rok po Rosji. Katastrofa Niedźwilina wzięła się nazwa stąd, że dyrektorem właśnie tego wtedy rosyjskiej agencji, radzieckiej agencji kosmicznej był Niedźwilin. No, on też zginął w tej katastrofie razem ze 100 innymi ofiarami. Oczywiście kosmodrom Bajkonur. Zdanie. Kosmos to nie miejsce dla kobiet. Korolow powiedział do swojej żony po wysłaniu w kosmos pierwszej kobiety. I to była Walentina Tereszkowa. W tylnym rzędzie tutaj za Gagarinem siedzi Władimir Titow. To był kosmonauta, który no, przebywał znacznie dłużej, bo 24 godziny już w przestrzeni kosmicznej w porównaniu z Gagarinem, który był około 100 minut, no to było znacznie, znacznie dłużej. Był znacznie bardziej wytrzymałszy, sprawniejszy fizycznie może, tak? Miał lepsze wyniki fizyczne od Gagarina, dlatego Rosja nie zdecydowała się właśnie, że Związek Radziecki, na posłanie Titowa jako pierwszego człowieka, tylko Gagarina, dlatego że dla Titow miał polecieć zaraz po Gagarinie. I dla Titowa przewidziano już znacznie bardziej męczącą misję, dlatego to właśnie nie Titow przegrał z Gagarinem z tego względu. Tak by Titow właśnie poleciał, ale ponieważ okazał się sprawniejszy fizycznie, to wysłano Gagarina. I na pamiątkę właśnie tego pierwszego lotu Gagarin się zatrzymał, wysiadł z busa i załatwił się na koło
Tak, przynajmniej jest taka legenda. W związku z tym właśnie w Bajkonurze kosmonauci nadal to robią. To ma przynieść szczęście. Dobra, to wszystko z mojej strony w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się też czegoś ciekawego dowiedzieliście na temat tej misji Apollo. Pamiętajcie o subskrybencji na dole i zapraszam do kolejnego quizu. Oczywiście już jest gotowy. Link znajdziecie pod filmem na dole. Cześć.